Wybierzcie jakiś cudowny stan i wejdźcie w niego, a potem mieszkajcie w nim. Ja nazywam to okupowaniem stanu i prowadzeniem myślenia z niego zamiast zwyczajnego myślenia o nim. Wejdźcie w wybrany przez Was stan wyobraźni, a fakty pojawią się, aby podpiąć Was do Niego. A gdy pewnego dnia będziecie mieli go dosyć, to możecie wyjść z Niego i wejść w inny stan. Jesteście jak podróżnik, który przechodzi przez niezliczoną ilość stanów, i te stany pozostają, wy sami jednak opuszczacie je i wchodzicie do następnego, tak jakbyście przechodzili z miasta do miasta. Te miasta nie przestają istnieć tylko dlatego, że wy z nich wyszliście, tak samo i te stany.